Cześć Baranki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 do 3 listopada. Zobaczmy, poniedziałek, rycerz kielichów. Rycerz kielichów, no, mówi o tym, że jakieś szanse, okazje mogą się pojawić w poniedziałek, więc wykorzystajcie je. Może również radzić Wam, abyście to Wy zrobili jakiś miły prezent, czy nawet miły komplement, czy coś w ogóle miłego powiedzieli komuś, albo coś zaproponowali, jakieś wyjście, spotkanie, więc jeśli w ogóle taka będzie sytuacja, że będzie taka możliwość, to jak najbardziej idźcie na to spotkanie. To może być randka, więc tutaj też nie odmawiajcie. Wtorek dziewiątka buław mówi o tym, żeby radzi pilnować granic, radzi jak gdyby no, trzymać rękę na pulsie, albo może inaczej, dziewiątka buław radzi nie pozwolić sobie wejść na głowę, czyli takie tworzyć takie granice, co wolno, czego nie wolno. Więc tutaj gdzieś mniej więcej coś takiego, ale również to karta, która radzi asertywność. Środa to głupiec. Głupiec to karta, która radzi otwierać się na nowe możliwości, na nowe okazje, nowe szanse, nowe relacje, no sytuacje. Nowe, które się przytrafiają w środę. No i to karta oczywiście podróżowania, więc jeśli będzie jakaś podróż możliwa, spotkanie, to też dobra karta. Czwartek, piątka mieczy mówi o tym, żeby się nie poddawać. Że nieważne jak bardzo źle jest, czy jakieś tutaj sytuacje, które nas martwią, się pojawiają, no to mimo wszystko gdzieś tam na horyzoncie widać jasne niebo, czyli będzie dobrze. Więc po prostu nie poddawać się w dążeniu do swoich marzeń, nie pozwolić po prostu, żeby ktoś tutaj wam mówił, co wy macie na przykład robić. Piątek, uwaga na trunki, uwaga na jakieś stresy, depresje, żeby się nie denerwować. Też starajcie się nie przeżywać pewnych kwestii aż tak mocno. Nie bierzcie też do siebie emocjonalnie pewnych rzeczy, zwłaszcza jeśli to są kwestie, które się zakończyły, czyli były w przeszłości. Starajcie się żyć tu i teraz, patrzeć optymistycznie. Sobota, dwójka mieczy. Wybierzcie coś, zdecydujcie się na coś, bo tutaj może być, to jest karta wyboru, czyli możliwe jakieś wybory w sobotę. I chodzi o to, żeby wybrać mądrze, żeby zobaczyć całokształt sytuacji, żeby móc podjąć decyzję w sposób obiektywny, więc tutaj no, mądry wybór by się szykował, ale pomału, nie spieszcie się, więc tutaj taka karta, która sugeruje Wam właśnie przemyślenia, przeanalizowanie sytuacji, a nie spontaniczność. No i niedziela. Niedziela to karta papieża, czyli karta, która mówi o spotkaniach rodzinnych, o tym, że rodzina jest bardzo ważna. I że jeżeli tutaj macie okazję odwiedzić rodziców, odwiedzić dziadków, no to dobrze by było właśnie zrobić to w niedzielę, że tutaj będzie się ktoś cieszył z tego spotkania. Może jakaś rozmowa ciekawa się szykuje właśnie. Może spotkania duchowe. Ktoś potrzebuje też właśnie takiej otuchy duchowej, więc tutaj też dobrze by było z kimś porozmawiać na ten temat albo coś poczytać w tym temacie, więc tutaj również taka karta. Karta raczej takiego spokoju, właśnie wyciszenia również. No i jeżeli ktoś chce właśnie coś poczytać, dowiedzieć się czegoś na jakiś temat, no to dobry dzień, żeby to właśnie zrobić. Pozdrawiam. Cześć. Cześć byczki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Poniedziałek. Król Buław. Możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu ognia. Baran, lew, strzelec. To może być osoba, która w jakiś sposób może Wam coś tu pomóc, podpowiedzieć, dopowiedzieć, doradzić, ale to może być rozmowa z szefem. Możliwe, że chodzi o to, żebyście też, karty Wam doradzają, byli pewni siebie, niezależni, decyzyjni. To Wy podejmujcie decyzję. Wtorek.
Głupiec. Czyli jeśli będzie możliwa jakaś podróż, no to jedźcie. Może tutaj warto też zaryzykować we wtorek, ale to też otwieranie się na coś nowego, rozpoczęcie nowego cyklu, więc warto tutaj czy też iść w nowe relacje, poznawać kogoś, nowe projekty, nowe możliwości się pokazują. No to tutaj warto iść w te nowe kwestie, rzeczy, osoby, spotkania. Środa, Wisielec, nie spieszcie się pomału, zastanówcie się nad pewnymi kwestiami, przemyślcie również, starajcie się zobaczyć więcej niż do tej pory. Starajcie się zobaczyć całokształt jakiejś sytuacji, dlatego tutaj nie podejmujcie pochopnie decyzji, na spokojnie bym powiedziała. Czwartek. Dziewiątka buław, karta, która mówi o tym, żeby stawiać granice, żeby sobie nie pozwolić na pewne rzeczy, żeby brać po prostu doświadczenia z przeszłości i na nich się wzorować, czy też uczyć, nie popełniać tych samych błędów, być asertywnym. Piątek, dwójka kielichów, jakieś spotkania, być może romantyczne. Karta zaleca. No, może jakaś randka się tutaj szykuje w piątek dla kogoś, a może po prostu jakieś miłe rozmowy z kontrahentami, klientami, więc warto tutaj dogadywać się, komunikować się, prowadzić dialogi, no, rozmawiać w ogóle z ludźmi. No i oczywiście podpisanie jakiejś umowy może być w piątek, więc też to będzie korzystne dla Was. Karty mówią, żebyście podpisywali. Sobota, Księżyc. Księżyc to karta, która radzi Wam słuchać intuicji. No, ale to też karta, która mówi o tym, że możecie mieć jakąś wenę twórczą. Jeśli tworzycie, kreujecie coś, no to tutaj możecie mieć akurat taki przypływ właśnie jakiejś takiej energii twórczej. No i to jest też karta, która no, może Wam sugerować to, żebyście też nie opowiadali wszystkiego o sobie, żebyście zostawili jakąś tajemnicę dla siebie. No więc tutaj uwaga na jakąś wylewność. Niedziela, karta świata, to też otwieranie się na nowe możliwości, ale również zamykanie się na pewne kwestie, więc tutaj karta, w zależności od sytuacji, może Wam zalecać. Również możliwości komunikacji, jakiś wyjazd, spotkania, rozmowy. No tutaj taka komunikatywność się pokazuje, bardzo taka ożywiona karta, więc dużo możliwości, perspektyw, korzystajcie z tego wszystkiego, co tutaj się pojawia. Jak ktoś tutaj też zaproponuje Wam jakąś możliwość spotkania, to wykorzystajcie to. W niedzielę wykorzystujcie po prostu wszelkie możliwości, które się pojawiają, nawet te, które wydają się dla Was no, niedorzeczne albo odległe. No to tutaj oczywiście, jeśli tylko jakieś możliwości się pojawiają, to jak najbardziej trzeba z tego korzystać. Możecie się gdzieś przemieszczać. Pozdrawiam. Cześć. Cześć bliźnięta, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia. Zobaczmy. Co karty Wam tutaj doradzają? W poniedziałek karta świata, otwieranie się na nowe możliwości, na perspektywy, na szanse, na rozwój. Rozwój jakiś, więc tutaj jakiekolwiek możliwości się pojawiają, nawet takie dalekie, no to jak najbardziej korzystajcie z tego. Może być oczywiście jakiś wyjazd, więc też tutaj jakaś praca online, przez internet, poznawanie ludzi również, więc też wykorzystujcie po prostu te możliwości, które daje Wam świat. Wtorek, dziesiątka monet. Karta, która mówić może o tym, żebyście spotkali się z rodziną, żebyście utrzymywali dobre kontakty z rodziną. Może jakieś spotkanie, rozmowa, no to tutaj też jak najbardziej. Ale to karta, która może Wam radzić na przykład też jakieś kwestie spadkowe. Być może to dobry dzień do tej dokonania jakichś takich kwestii. Może chodzić o jakieś kontrakty, podpisywanie jakichś umów. No więc jeżeli będą takie też rzeczy związane z pieniędzmi, no to też tutaj działajcie. Środa, piątka mieczy, która radzi, by się nie poddawać, walczyć o swoje. Czwartek, Królowa Mieczy. Jeśli macie do załatwienia jakieś sprawy urzędowe, no to je załatwiajcie. Podejmujcie mądre, rozsądne, rozważne decyzje. Analizujcie wszystko na chłodno, nie bierzcie nic do serca. Piątek,
Piątek to kapłanka. Kapłanka mówi o intuicji, żebyście się posługiwali intuicją, ale to również karta, która może sugerować spotkanie, rozmowę z matką, siostrą, przyjaciółką, doradztwo jakieś wsparcie, więc tutaj również wy możecie być dla kogoś wsparciem albo ktoś dla was, więc tutaj również to jest taka rada, żeby po prostu wspierać siebie. No, ale również tutaj obserwować i słuchać otoczenia, bym powiedziała ogólnie, natomiast nie podejmować też jakichś decyzji czy też działań jakichś, raczej przemyśleć sobie pewne rzeczy. Sobota królowa buław, czyli bądźcie pewne siebie, niezależne. No tutaj powiedziałabym, żeby karta radzi wyjście do fryzjera, kosmetyczki, zadbanie o siebie, kupienie sobie czegoś również, ale również podejmowanie jakiejś decyzji. Być może dla kogoś może oznaczać jakąś rozmowę bardzo ważną z szefową, albo o pracę. No tutaj takie też mogą być rzeczy. I niedziela to pazik kielichów, szanse, okazje na coś. To też czas dla dziecka, więc warto poświęcić więcej czasu właśnie w niedzielę na dziecko, partnera, tutaj na kwestie relacji, miłości, przyjaźnie, może jakieś spotkania, wyjścia, rodzina, przyjaciele, bliscy, najbliżsi, osoby, na których wam zależy. A więc tutaj też warto poświęcić im czas. No i jakieś możliwości mogą się pojawić, jakieś okazje, szanse również na coś, więc tutaj też skorzystajcie z tego. Może być po prostu szansa na wyjście gdzieś z kimś, na randkę. No tutaj ktoś może się zakochać, zauroczyć, więc też jakaś tutaj rada jest, żeby nie stać w miejscu, tylko poddawać się emocjom, uczuciom. Pozdrawiam, cześć. Cześć Raczki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, karta gwiazdy. Karta gwiazdy radzi przede wszystkim dać się poznać, to znaczy błyszczeć, wyjść z szeregu, tak bym powiedziała ogólnie. No więc tutaj, dajcie się zauważyć, o, na tej zasadzie. Ale to karta, która mówi również o tym, by nie tracić nadziei na realizację jakichś marzeń, planów. Wtorek, karta Słońca. Urlop wolny by się przydało. Może warto odpocząć, może warto poświęcić więcej czasu dzieciom. Relaks, uspokojenie. No, róbcie to, co lubicie w ten dzień. To karta, która radzi optymizm, radość, pozytywną energię. Także tutaj rozwikłanie wszelkich problemów, kwestii, więc bardzo pozytywna karta. Środa, wieża. No, nie bójcie się. Tutaj nie bójcie się odejść od czegoś, co w jakiś sposób już Wam nie służy, albo nie przynosi od takich efektów, jakie byście chcieli, albo nie realizujecie się w jakimś zadaniu czy w jakiejś relacji. Więc tutaj nie bójcie się też odcinać od pewnych rzeczy. No, tutaj jest pokazane również, że to może być dobry dzień na oczyszczenie atmosfery, czy też oczyszczenie wokół Was na przykład jakichś kwestii, jakichś spraw. Być może jakieś wyjaśnienie by się tutaj przydało, może z kimś jakieś wyjaśnienie będzie, może z kimś sobie porozmawiacie i właśnie pewne sprawy tutaj powyjaśniacie, więc tutaj też bardzo wierzę, mimo swej negatywności, powiedziałabym, przynosi zawsze takie ukojenie, bo wiemy, na czym stoimy, więc gdzieś tutaj jest taka rada, że w środę możecie się dowiedzieć. Czwartek, diabeł, nie ulegajcie pokusom, starajcie się omijać nałogi, ludzi toksycznych, starajcie się nie iść w kierunku, który no, mógłby przynosić niby łatwe pieniądze, ale wcale nie tak, to nie jest takie proste. Diabeł to zawsze kusiciel, ktoś, kto nas namawia, czy sytuacja, która wydaje się nam korzystna, ale tak naprawdę taka nie jest, więc uważajcie po prostu bardziej tutaj na takie kwestie, nie ulegajcie jakimś właśnie nałogom, pokusom. No i piątek. Powiem Wam szczerze, że macie same wielkie arkana. Bardzo ważny dla Was tydzień będzie. Jakiś tydzień wyjaśnień, tydzień jakichś tutaj kwestii, być może realizacji marzeń ogólnie bym powiedziała, z tego co widzę, ale też jakichś wyjaśnień. Więc tutaj powiem szczerze, że bardzo ważne. Same wielkie arkana po kolei. Także, no także naprawdę.
Ważny tydzień się dla Was szykuje. Raki. Piątek, kochankowie, wybór. Zdecydujcie się na coś, przemyślcie, przeanalizujcie i zadecydujcie. Dokonajcie jakiegoś wyboru. Sobota. Sobota, dziesiątka monet. Dziesiątka monet, która mówi o tym, żeby spędzać ten czas w rodzinnie, w sobotę, może jakieś spotkania rodzinne, zjazdy, może z przyjaciółmi najbliższymi. Także tutaj dobry taki czas na to właśnie, żeby spędzić czas z dziadkami, rodzicami, rodziną, kuzynostwem. No i niedziela, odpoczynek też. Rycerz monet to karta, która mówi o tym, żeby się nie spieszyć z pewnymi kwestiami, żeby sobie tutaj poczekać, żeby tutaj analizować, żeby sobie przygotować plan A i B, gdyby była taka potrzeba. Ale w każdym razie obserwowanie, spokój, cisza, bym powiedziała też może jakiś relaks, również odpoczynek. Pozdrawiam, cześć. Cześć Lwy, witam Was w Radach od Tarota na każdy dzień tygodnia. Od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, król buław. Ważna może być osoba z żywiołu ognia, baran, lew lub strzelec. Czyli to może być, możecie być wy po prostu, może wasze decyzje będą ważne. Więc radą by było, żebyście byli pewni siebie, niezależni, żebyście też tutaj pokazali charyzmę, magnetyzm, żebyście decydowali o pewnych kwestiach, sprawach. Dla kogoś może być rada, żeby porozmawiać z szefem o czymś. Wtorek, piątka, buław, no to tutaj trzeba będzie lub nie, zależy od was. Karta Wam radzi tutaj bronić swojego zdania, stanąć tutaj w czyjejś obronie lub w obronie swojego projektu, swoich planów, zamierzeń, no tutaj w zależności od tego, w jakiej sytuacji jesteście, ale kłótnia, wziąć w niej udział, no więc tutaj karta radzi właśnie bronić siebie, jeżeli trzeba będzie tutaj, no właśnie ktoś Was manewruje w jakąś kłótnię, czy w jakąś tutaj rozmowę, dyskusję, no to oczywiście trzeba będzie wziąć w niej udział. Środa, dziesiątka buław, to karta, która radzi Wam przeorganizowanie pewnych obowiązków, żebyście nie mieli tyle po prostu na głowie. Może wzięliście na siebie dużo, może ostatnio było dużo też zadań, może akurat ten dzień będzie bardzo taki obfity w różne obowiązki, zadania, praca, dom, dzieci, nauka, jakaś kurs, jakieś różne różności mogą być, więc tutaj ta dziesiątka buław mówi o tym, żeby po prostu to przeorganizować tak, żeby nie było Wam ciężko, żeby rozłożyć te zadania dla innych również, podzielić się nimi po prostu. Czwartek, ósemka, miecz, karta, która radzi Wam wyjść poza, zobaczyć coś w sposób obiektywny, a nie subiektywny, być może posłuchać czyjejś rady, a może po prostu zmienić jakieś plany, nastawienie do czegoś, bo tutaj może być tak, że sami siebie tak jakby sabotujecie, sami sobie robicie na przykład krzywdę tym, że nie chcecie zobaczyć pewnych rzeczy albo nie chcecie wziąć czegoś pod uwagę, bo po prostu Wam to nie odpowiada, nie pasuje, a czasem no dobrze jest zobaczyć pewne sprawy w obiektywizmie, tak, obiektywnie. Piątek, mak. Mak może mówić o tym, czy też radzić Wam. No, jeśli ktoś się zastanawia nad własną działalnością, tak, to dobry jest dzień, żeby otworzyć własną działalność. Ale mak to jest karta komunikacji też, czyli rozmowy jakieś. Być może trudne, może łatwe, ale w każdym razie komunikacje z innymi, rozmowy będą bardzo ważne, żeby o czymś rozmawiać. Być może o Waszych kwestiach, o Waszych sprawach. No, ale tutaj również karta maga wskazuje na to, że macie ogromny potencjał, żeby coś osiągnąć, więc dobrze by było realizować jakieś projekty, które macie w głowie, realizować jakieś plany, postanowienia swoje. Sobota, trójka monet, karta mówiąca o współpracy, o współdziałaniu, o tym, że więcej osób jesteście w stanie osiągnąć sukces niż na przykład działając w pojedynkę, więc tutaj może chodzić o jakieś projekty, o jakieś prace, wykonywanie jakichś obowiązków na przykład z partnerem w sobotę, żeby to było wspólnie, więcej osiągniecie po prostu działając wspólnie. Dobrze, no i niedziela, zobaczmy, piątka monet to karta, która mówi o tym, że pieniądze nie są najważniejsze. To karta, która również radzi nie przejmować się zbytnio chwilowym niedostatkiem, czy też brakiem pieniędzy, no bo tutaj oczywiście wiadomo, że
Jeśli pracujecie i pieniądze się skończyły, no to będzie wypłata, więc tutaj nie ma się czym martwić. W każdym razie karta, która radzi nie zamartwiać się o to, że jest jakiś brak, czy też na przykład chód ze strony partnera. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Być może po prostu to jest taki chwilowy kryzys, chwilowa jakaś taka sytuacja troszeczkę niekomfortowa dla Was, ale ona minie. Pozdrawiam. Cześć. Cześć panny, witam was w radach od kart Tarota na każdy dzień tygodnia. Zobaczmy. Na każdy dzień tygodnia, oczywiście od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, co karty wam radzą. Poniedziałek, pazik buław, możecie mieć styczność z kimś z żywiołu ognia, baran lew, strzelec, ale tutaj mogą być jakieś pomysły bardzo, bardzo kreatywne, nowoczesne, inspirujące. No więc warto o czymś tutaj pomyśleć, jakiś nowy pomysł, być może będziecie chcieli wdrożyć, a może po prostu przyjdzie wam do głowy jakiś nowy pomysł, więc tutaj warto o tym pomyśleć. Natomiast tutaj oczywiście karty radzą również słuchać jakichś newsów, informacji i wyciągać z nich wnioski. Wtorek, rycerz mieczy, trzeba być asertywnym, dobrze będzie być asertywnym tego dnia. No tutaj rycerz mieczy walczy o swoje, więc nie pozwolić się gdzieś tam wprowadzić na takie tory, na które byście nie chcieli, walczyć o swoje zdanie, o swoje plany. W każdym razie tutaj, no powiedziałabym, dyskutować również, wdać się w jakąś dyskusję, kłótnię, jeśli trzeba będzie. O coś tutaj zawalczyć. Środa, karta głupca, czyli nowy początek, otwarcie się na coś nowego. Być może jakiś wyjazd, jakaś przygoda, aczkolwiek tutaj mogą być nowi ludzie, nowa sytuacja, więc poddać się temu, co tutaj się otwiera dla was nowego. Czwartek, wieża. Wieża pokazuje, czy też radzi wam, nie trzymać się kurczowo czegoś, co już wiecie, że nie działa, albo okaże się tutaj jakąś porażką na przykład, albo coś po prostu, no niestety, nie przynosi na przykład zysków, jeśli mówimy o kwestiach zawodowych, więc tutaj nie trzymajcie się tego na siłę, tylko po prostu pozwólcie temu odejść, rozpaść się, bym powiedziała, i po prostu zacznijcie budować coś tutaj na stabilnym gruncie. Wieża mówi również o takim oczyszczeniu, oczyszczeniu takiej atmosfery, czy też jakiejś relacji, powiedzeniu sobie wszystkiego, wyjaśnieniu sobie na przykład wszystkiego, więc tutaj też może tak być, że po prostu tego dnia będzie okazja, żeby coś sobie wyjaśnić takiego, no nawet ostrego, ale po prostu wyjaśnić, być może zakończyć pewne kwestie, ale rozpocząć też coś nowego, więc po prostu będziecie mieć takie, wieża, zrzucenie kamienia z serca, bym powiedziała, więc tutaj gdzieś taka rada, żeby nie stronić od tego, nie uciekać od tego, tylko właśnie jeśli przyjdzie ta sytuacja jakaś tutaj, to po prostu o czymś tu porozmawiać. Piątek, trójka kielichów, karta, która mówi o towarzystwie, o tym, że fajnie będzie w piątek spędzić z kimś ten dzień, może z partnerem, może z dziećmi, może z rodziną, może z przyjaciółmi, z przyjaciółką, no gdzieś może wyjść nawet, więc tutaj karta tak troszeczkę rozrywkowo wam radzi właśnie spędzić ten czas. Sobota, siódemka kielichów, karta, która mówi o tym, że są inne rozwiązania, są inne wyjścia, są inne, inne warianty, na przykład wyboru jakiegoś. No i tutaj, żebyście decydowali, żebyście nie fantazjowali, tylko żebyście żebyście podjęli się jakiegoś tutaj wyboru, choć może nie być łatwo, bo są jakieś opcje, możliwości i jest ich wiele. No i niedziela, ósemka kielichów, to karta, która może wam mówić o jakiejś podróży, więc jeśli jakiś wyjazd, być może do rodziny, może do znajomych, będziecie chcieli pojechać, więc tutaj bardzo fajnie, ale karta również radzi tutaj ruszyć z miejsca z czymś, nie stać w miejscu, tylko właśnie iść po coś nowego. Może też dla kogoś radzić zakończenie czegoś, po to, żeby móc iść w coś nowego. Więc tak jakby tutaj koniec rutyny i chcę zrobić krok do przodu na tej zasadzie. Chcę robić coś innego, więc niedziela, no, może być takim dniem, kiedy zakończacie pewne kwestie, pewne sytuacje i chcecie iść w coś nowego. Pozdrawiam, cześć. Cześć wagi, witam was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Poniedziałek, dwójeczka buław, czyli karta, która radzi wam dokonanie jakiegoś wyboru, zdecydowanie się na coś.
nie tkwienie w jednym punkcie, tylko właśnie, czy też nie zastanawiajcie się już dłużej, tylko czas na to, by podjąć jakąś decyzję w wtorek. Starajcie się czymś nie przejmować, nie stresować i nie denerwować. Powiedziałabym tutaj, żebyście też nie wyolbrzymiali pewnych kwestii, pewnych spraw, pewnych sytuacji. Środa, pazik kielichów. Miło będzie spędzić czas z dziećmi, partnerem. Tutaj może być radą jakieś wyjście, spotkanie, przyjęcie jakiejś okazji, szansy. Ktoś może coś zaproponować fajnego, wyjście, spotkanie. No, ktoś może zaproponować jakąś relację, rozpoczęcie jakiejś relacji. Możecie kogoś poznać, więc tutaj nie uciekajcie od tego, tylko właśnie dążcie do tego. Może być tak, że karta sugeruje, żebyście to wy rozpoczęli tutaj też jakąś sytuację. Może chodzić o jakiś miły prezent, gest, komplement, żeby komuś powiedzieć, żeby tak rozpocząć na przykład jakąś znajomość. No i możecie mieć do czynienia tutaj z kimś z żywiołu wody, rak, ryby, skorpion. Czwartek, dwójka monet to karta, która mówi o tym, że możecie mieć dużo na głowie tego dnia, dużo obowiązków, ale będziecie z tego zadowoleni, więc tutaj takie balansowanie. To karta, która może Wam radzić, żebyście, bo to jest też karta takiego wyboru, ale tutaj akurat powiedziałabym, że karta może Wam radzić to, żebyście właśnie tutaj balansowali tak tym wyborem, żebyście byli zadowoleni, żebyście osiągnęli to, co chcecie, czyli na przykład między domem a pracą, żebyście tak balansowali, żebyście sobie tak poukładali ten dzień, czas, żeby spędzić trochę tu, trochę tam, żebyście, no, żeby tutaj akurat był wilk syty i owca cała, tak? Żebyście tak wychodzili z sytuacji w czwartek. Może chodzić między jednym projektem a drugim projektem, takie balansowanie, więc trochę tu, trochę tam, więc tak, żeby w ten sposób tutaj podziałać. A, no i tu karta, która również radzi niepożyczanie pieniędzy tego dnia. Czwartek, czyli piątek, czwórka. Piątek to czwórka mieczy, karta, która radzi dystansowanie się do pewnych spraw, czy też sytuacji, czy też osób, ale to taki spokój, cisza. To również karta, która radzi urlop, wolne, właśnie, żebyście zrelaksowali się, żebyście mogli sobie spędzić czas sami z sobą, żeby na przykład tutaj poświęcić trochę czasu dla siebie, po to, żeby móc się nad czymś zastanowić, coś przemyśleć. Więc taka cisza, spokój by się przydała w piątek. W sobotę piątka monet. To karta, która mówi o tym, że pomimo przejściowych jakichś kłopotów, jakichś negatywnych chwil, no to tutaj wszystko się poukłada dobrze. Natomiast karta radzi nie przejmować się aż nad to jakimiś problemami, czy finansowymi w ten dzień, brakiem pieniędzy, brakiem partnera akurat tego dnia, ponieważ gdzieś pojedzie na przykład, albo coś tam będzie miał inne załatwienia, więc gdzieś tutaj może być jakieś poczucie też braku, poczucie braku satysfakcji jakiejś, więc tutaj po prostu starajcie się tym nie przejmować, przejdźcie po prostu obok tego kryzysu pomału, czy chwilowego jakiegoś tam, powiedzmy, na przykład załamania. Natomiast niedziela, karta śmierci, to karta transformacji, zmian. No i radzi Wam coś tutaj zostawić za sobą, coś pozmieniać w niedzielę, zakończyć coś, co wiecie, że nie ma sensu. I rozpocząć coś nowego. Może na przykład nie warto się tu wdawać w jakąś dyskusję czy kłótnię, która i tak nic nie przyniesie, po prostu. Więc, no, śmierć to po prostu jest karta, która mówi o tym, żeby zakończać jakieś stare sprawy i rozpoczynać nowe, iść w nowe. Żeby można było rozpocząć, iść w to nowe, no to trzeba zakończyć stare. Więc tutaj na tej zasadzie nie można iść w coś nowego, żeby po prostu jak się czegoś nie zakończyło. Więc tutaj karta śmierci radzi jakąś transformację, podejście w ten sposób do pewnych spraw. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, co karty Wam radzą. Poniedziałek, 9 mieczy, nie przejmujcie się czymś, nie denerwujcie się zanadto, nie stresujcie się jakąś sytuacją czy jakąś osobą. Też nie dobierajcie sobie za bardzo do głowy pewnych rzeczy.
Nie wyolbrzymiajcie czegoś. Wtorek, szóstka kielichów, karta, która mówi o tym, że może warto zrobić jakieś porządki, posprzątać, poszukać jakichś dokumentów, być może nawiązać relacje, kontakt z kimś z przeszłości, odpowiedzieć na jakąś zaczepkę kogoś z przeszłości, kogoś bardzo miłego, a może warto się skontaktować z kimś z rodziny, z kim dawno nie rozmawialiście. Więc tutaj karta radzi w ogóle zaglądać do przeszłości i karta również we wtorek radzi więcej czasu poświęcić dzieciom. Wspomnienia, więc tutaj też może być to radą, żeby powspominać sobie coś. Środa, rycerz buław. Możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu ognia, baran, lew, strzelec, ale to karta spontaniczności, więc karta decyzji, podróży, więc być może będzie okazja do podróżowania, do wyjazdu gdzieś. No, może tutaj karta Wam też radzić właśnie tak jest, taką spontaniczność, taki flirt też dla kogoś. No. Czwartek. Cesarz. Cesarz, możecie mieć do czynienia z zodiakalnym baranem, ale to karta również, która mówi o tym, że istotne będą kwestie partnera, ale może będziecie coś załatwiać też. Może warto coś załatwiać w ogóle w kwestiach urzędowych, administracyjnych, bo tutaj pokazują się takie rzeczy, więc może akurat to będzie dobry dzień, żeby coś sobie załatwić, żeby z kimś porozmawiać. Partner może być też istotny, czy ojciec, bo może Wam coś tutaj doradzić, pomóc, wspierać Was w jakichś decyzjach Waszych, więc tutaj też może być Waszym wsparciem. Ale tutaj też mądre decyzje się pojawiają, kwestie też takie, że może chodzi o to, żebyście też Wy podjęli jakąś tutaj w czwartek taką mądrą, zdecydowaną decyzję, bo może jesteście na jakimś rozdrożu i tutaj ktoś w czwartek może właśnie stanie przed jakąś decyzją i warto będzie właśnie podjąć mądrą decyzję. Jak trzeba, to tupnąć nogą również. Piątek, dwójka buław, karta, która mówi o tym, żeby dokonać jakiegoś wyboru, żeby na coś się zdecydować. Sobota, 10 kielichów, karta, która radzi spędzać czas wolny, na przykład w domu, albo z partnerem, jakiś romantyczny wieczór, na przykład, albo jakiś wyjazd wspólny. Może z dziećmi gdzieś tutaj coś pomyślcie, żeby po prostu więcej spędzić właśnie tego czasu. 10 kielichów, karta rodziny, spełnienia, więc tutaj może jakieś imprezy może będą w sobotę, może jakiś wyjazd do rodziny, a może spotkanie właśnie z rodziną, może ktoś ma imieniny, urodziny, jakieś uroczystości są, więc będzie okazja do tego, żeby sobie fajnie porozmawiać tutaj z kimś. Może znajomi Was zapraszają, bardzo bliscy, więc tutaj też może tak być. Jakaś komunikacja bardzo pozytywna się pokazuje, więc warto tutaj rozmawiać. No i piątka buław to karta, która w niedzielę może Wam sugerować to, że jeżeli trzeba będzie przedyskutować jakieś pewne kwestie, no to trzeba będzie oczywiście jak najbardziej bronić swojego zdania, swoich planów, a więc tutaj jakichś swoich postanowień, być może jakichś obietnic, no to tutaj również może być tak, że po prostu trzeba będzie się z tego wykazać, tak? Tym wykazać, więc to, co obiecaliście, żeby zrealizować, ale no piątka buław może mówić o jakiejś kłótni, awanturze, więc może warto tutaj rozgromić tą kłótnię, no ale też sobie nie pozwolić, tak? Wejść na głowę, nie pozwolić sobie, żeby ktoś Wam coś tam wmawiał, jeśli to jest nieprawda. Pozdrawiam, cześć. Cześć Czelce, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Poniedziałek, cesarzowa, piękna karta. Karta, która radzi być może rozmowę z matką, przyjaciółką, siostrą, ale to karta, która również radzi niezależność, pewność siebie, zdecydowanie. To karta, która również, no, radzi Wam zadbać o siebie, to znaczy wyjść do fryzjera, kosmetyczki, być może coś sobie kupić, pomyśleć o sobie. Wtorek, cesarz. Cesarz to karta, no tutaj możecie mieć w ogóle poniedziałek, wtorek jakieś kwestie z rodzicami. A więc może jakieś rozmowy, może trzeba im pomóc przy czymś, może trzeba o czymś porozmawiać, no różne tu mogą być kwestie. Wtorek, cesarz. Może chodzić o to, żeby po prostu tutaj właśnie porozmawiać czy z partnerem, czy z ojcem, ale również jakaś kwestie urzędowe. Jeżeli macie coś do załatwienia, to wtorek będzie dobrym dniem do załatwienia.
załatwienia właśnie jakichś kwestii biurokratycznych, oficjalnych, urzędowych, z kimś na stanowisku na przykład porozmawiać. Może ktoś o pracę idzie, tak, to dobry dzień, żeby pójść na rozmowę o pracę. Może trzeba porozmawiać z szefem o czymś, więc wtorek również może być takim przełomowym dniem, na przykład w rozmowach jakichś, ale wtorek może cesarz, może oznaczać we wtorek również wasze decyzje, żeby one były słuszne, żeby były mądre i zdecydowane, więc możliwe, że trzeba będzie podjąć jakąś ważną decyzję we wtorek. Środa, rycerz monet. Rycerz monet to karta, która mówi o spokoju, o tym, żeby się przyglądać sytuacji, żeby pomyśleć nad jakimś planem, na przykład nad jakąś strategią, żeby tutaj być takim praktycznym, oczywiście angażować się na przykład w pracę również. To karta, która mówi o tym, żeby wykazywać się zaangażowaniem, lojalnością, ale nigdzie się nie spieszyć. Pomalutku, spokojnie bym powiedziała. Czwartek, dwójka kielichów, karta, która radzi podpisywanie jakichś umów, rozmowy, no komunikację, więc tutaj, jeśli jakaś randka, spotkanie, jak najbardziej, wykorzystajcie, to może być to. To może być ktoś, kto naprawdę no, spowoduje, że wasze serce będzie bić szybciej. Więc tutaj karta miłości tak naprawdę, relacji. No więc szansa na to, żeby właśnie wyjść. Spotkać, poznać kogoś, miłe rozmowy, komunikacja, więc tutaj dogadywanie się również z kimś. Warto w czwartek podejmować jakiegoś dialogu, bo on będzie pozytywny. Piątek. Rycerz kielichów, karta, która może wam radzić, albo z waszej strony jakieś tutaj na przykład wyjście gdzieś, jakieś na przykład okazję, szansę, że wy komuś dajecie jakąś okazję, szansę, na przykład proponujecie jakąś rozmowę, czy też wyjście, tak jak powiedziałam, gdzieś, albo może ktoś wam coś proponować, więc tutaj też warto oczywiście wziąć to pod uwagę i warto się na to zdecydować. Warto gdzieś wyjść w tego dnia, warto się umówić na tą randkę, warto pójść na jakieś spotkanie, do teatru, do kina, różne tu mogą być aspekty, kwestie, ale warto. No i możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu wody, czyli rak, ryby, skorpion, sobota. Kochankowie, karta, która mówi o tym, żeby podjąć się jakiegoś wyboru. Może to być bardzo trudny wybór, bo kochankowie to dylematy, ale przemyślcie, zastanówcie się, przeanalizujcie sytuację i dokonajcie wyboru. No i niedziela, pazik monet, to karta, która mówi o praktyczności, o tym, żeby tutaj pomyśleć o sobie, o pewnych kwestiach, pewnych sprawach. Być może niedziela będzie dniem, kiedy na przykład pomyślicie o jakimś kursie, szkoleniu dla siebie. Ktoś może pomyśleć o jakimś projekcie, że jest w stanie go zrobić, albo chce zrealizować sobie coś, jakiś projekt. Ktoś może myśleć o pracy, ofercie jakiejś pracy. No więc tutaj jakieś takie mogą być w niedzielę kwestie. No i oczywiście, jeśli będą tu jakieś możliwości się pojawią dla was, no to wykorzystajcie te możliwości, bo one mogą dotyczyć jakiegoś zarobienia, na przykład pieniążków, mogą dotyczyć kwestii biznesowych, więc warto. Pozdrawiam, cześć. Cześć koziorożce, witam was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Poniedziałek, karta pięciu kielichów, karta, która radzi wam no nie poddawać się w walce z nałogami oraz karta, która mówi o tym, żeby iść do przodu, nie myśleć o tym, co było, a nie jest, nie myśleć o przeszłości. Wtorek, karta głupca, jakaś podróż, jeśli by się szykowała, to idźcie. Może warto też podjąć we wtorek się jakiegoś ryzyka. Wtorek, otwarcie się na nowe możliwości, szanse, nowe relacje, znajomości, nowe sytuacje, może nowa praca, nowy projekt, to tutaj warto się na to wszystko otworzyć. Środa. Kochankowie, to wybór, dylemat, czyli dokonajcie jakiegoś wyboru, zdecydujcie się na coś. Czwartek, królowa monet, ważne mogą być kwestie pracy, czyli może jakaś ważna rozmowa z szefową, może a propos jakiegoś kontraktu, jakieś kwestii finansowych, więc jakieś ważne kwestie, ważne rozmowy, może chodzić o matkę również, tutaj warto też z matką rozmawiać, chodzić może również o jakieś poczucie bezpieczeństwa waszego, więc tutaj też warto, bym powiedziała, działać w tych kwestiach. No więc radą będzie właśnie rozmowa z tymi paniami, a ewentualnie z kimś z żywiołu ziemi,
byk, koziorożec, panna, czyli między innymi wy też wasz znak, więc tutaj może być tak, że to wasze decyzje będą bardzo istotne tego dnia, czyli w czwartek. Może będziecie podejmować jakieś decyzje finansowe, może chodzić o lokaty, może chodzić o przedsięwzięcia, biznesy, różne kwestie, ważne decyzje będą zapadały. Od was będą zależeć ważne decyzje. Piątek to karta maga, komunikacja. Czyli rozmawiajcie, dialog będzie bardzo ważny. Możecie w piątek osiągnąć bardzo wiele, bo tutaj jest mag jest zawsze taką ogromną siłą sprawczą, siłą woli i mówi o tym, że jesteśmy w stanie osiągnąć to, czego chcemy, tylko musimy być aktywni i musimy działać w tych kwestiach. Więc może ktoś myśleć w piątek o otwarciu własnej działalności. Chociaż piątek o wszystkich świętych bodajże jest, tak mi się coś wydaje. Dokładnie, więc znaczy pewnie działalność to raczej komunikacja, dialog, właśnie rozmowy z kimś tutaj. No i do was będą należeć działania, plany jakieś, które będziecie chcieli realizować. Sobota. Sobota, as buław. As buław to karta, która radzi aktywność tego dnia. Tutaj może się dużo dziać, ale tutaj mogą być też szanse. Szanse na rozmowę, poznanie kogoś, szanse na spotkania, na realizowanie siebie, właśnie na jakieś nowe pomysły, nowe projekty, więc tutaj jakieś okazje mogą się pojawić. Aktywność jak najbardziej wskazana również, no i niedziela, no pięknie. Piękna końcówka tygodnia. Niedziela słońce, czyli pozytywna energia, pozytywne nastawienie. No tutaj być może czas spędzony z dziećmi, wolne, urlop, tak? No, niektórzy pracują w niedzielę, więc może warto sobie wziąć wolne. Natomiast jeśli nie, no to więcej czasu poświęcić właśnie dzieciom, rodzinie, czy kwestiom, rzeczom, sprawom, które sprawiają Wam radość, tak jak lubicie po prostu. Jeśli lubicie spacery, to w niedzielę sobie pospacerujcie, więc gdzieś tutaj też pozytywna energia, pozytywne nastawienie, karty radzą Wam taki optymizm. Pozdrawiam, cześć. Cześć wodniki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Zobaczmy, co karty Wam radzą. 9 mieczy w poniedziałek, czyli nie martwcie się, nie stresujcie się, nie denerwujcie się czymś, nie wyolbrzymiajcie też jakichś sytuacji, nie przejmujcie się czymś zanadto. Wtorek cesarz, możecie mieć do czynienia z kimś z administracji publicznej, może będziecie coś załatwiać, może tutaj być też kwestia rozmów, na przykład spotkania z ojcem, partnerem, to będą ważne jakieś kwestie, może będzie dla Was wsparcie, może Wam coś tutaj we wtorek doradzi, albo chodzić może o Was, czyli podejmijcie ważne decyzje tutaj, jakaś ważna decyzja, ale od Was będzie ona zależała. Chodzi o to, żebyście to Wy po prostu tu o czymś zadecydowali. Środa, as buław, bądźcie aktywni, a być może aktywnie spędzicie czas, ale to również karta szans na jakieś nowe pomysły, szans na jakieś możliwości, które się pojawiają, spotkania, flirty, rozmowy, więc tutaj multum pomysły, kreatywność, więc tutaj dużo rzeczy może się zadziać, więc wykorzystujcie te szanse, które w środę się pojawiają. Czwartek, sprawiedliwość, no mądre decyzje, ale to również być może tutaj będziecie rozstrzygać o jakichś kwestiach, może wasze decyzje. Chodzi o to, żeby one były obiektywne, sprawiedliwe i mądre. No albo tutaj jakieś pisma z sądów, czy też z jakiejś instytucji, może jakiś kontakt z prawnikiem tutaj, także też może warto odebrać pocztę, na przykład sprawdzić skrzynkę na listy. Piątek, czyli rycerz monet, karta, która mówi o takim spokoju, o tym, że no, żeby angażować się w coś, ale też tak spokojnie podchodzić do pewnych kwestii, obserwować sobie sytuację czy też otoczenie. No i takie strategiczne też kwestie. Wam ten rycerz monet radzi, żeby sobie coś przemyśleć, jakąś strategię, jakieś warianty. Sobota, 8 mieczy, karta, która mówi o tym, żeby wyjść, żeby zobaczyć coś w sposób obiektywny, a nie subiektywny, żeby wyjść z takiej pułapki myślowej, może kogoś posłuchać, doradzić się kogoś, czegoś, zobaczyć coś szerzej niż to, co do tej pory na przykład widzicie, czy też myślicie o pewnej kwestii, pewnej sprawie, więc tutaj warto wyjść troszeczkę dalej. No i niedziela, czwórka mieczy, czyli taki spokój, cisza, dystans do wszystkiego, do pewnych sytuacji, do osób być może. To karta spokoju, ciszy, kiedy sobie trzeba coś przemyśleć, czy też znaleźć trochę czasu dla siebie po prostu. Pozdrawiam, cześć.
Cześć Rybki, witam Was w radach od Tarota na każdy dzień tygodnia od 28 października do 3 listopada. Poniedziałek, karta rycerza mieczy, czyli możecie mieć do czynienia z kimś z żywiołu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, ale tutaj mogą być jakieś kłótnie, awantury, więc no nie pozwólcie sobie tutaj zamieszać, po prostu wtrąćcie swoje zdanie w jakiejś sytuacji. Karta asertywności. Wtorek. Dziewiątka mieczy, nie przejmujcie się czymś, nie stresujcie się, nie denerwujcie się jakimiś kwestiami, sprawami czy też sytuacjami, które mogą mieć miejsce, ale też nie wyolbrzymiajcie pewnych kwestii, pewnych spraw. Środa, cesarz, no karta ojca lub partnera, więc tutaj możliwe też ktoś z żywiołu barana. W każdym razie być może te osoby będą bardzo ważne tego dnia. Może chodzić o jakąś ważną rozmowę z kimś z administracji publicznej, może chodzi o jakieś dokumenty, kwestie formalne, oficjalne, bym powiedziała, jakieś dokumentacje. Może będzie po prostu rozmawiać się z jakimś urzędnikiem, czy też kontaktować się z jakimś urzędem. Może warto po prostu tutaj akurat w środę z kimś tutaj porozmawiać o pewnych kwestiach, sprawach takich właśnie urzędowych. Natomiast tutaj może chodzić o waszą decyzję również, bardzo ważną, jakąś waszą decyzję, którą musicie podjąć. Czwartek, świat. Świat może oznaczać dla kogoś jakieś zakończenie lub początek czegoś, ale świat to możliwości, więc również karta, która radzi otwieranie się na nowe, zamykanie się na coś, co już nie działa, ale również możliwości. Ona wam radzi, że można wyjść trochę dalej, zobaczyć pewne rzeczy. Być może w inny sposób, taki nowoczesny, może przez internet jakieś kwestie. To karta, która również radzi podróż tego dnia, jakiś wyjazd, komunikacja, rozmowy z ludźmi, nawiązywanie kontaktów. Piątek, trochę sentymentalnie, szóstka kielichów, być może spotkanie, rozmowa z kimś z przeszłości, może jakieś porządki. Karta wam również może radzić, ale to również wspomnienia, więc piątek może być takim dniem wspomnień, właśnie refleksji, melancholii. I tutaj fajnie, może powspominać sobie, pooglądać jakieś albumy, filmy na tej zasadzie. Może nawiązać kontakt z kimś właśnie z przeszłości. No i słońce w sobotę to karta, która radzi optymizm. Mówi o tym, żeby fajnie będzie, jak sobie znajdziecie trochę czasu dla siebie. Jak spędzicie ten czas na przykład z partnerem w gronie rodzinnym, z dziećmi, tak jak lubicie. Żeby tutaj po prostu był taki optymizm. Karta, która zresztą zaleca wam optymizm i radość. No i Królowa Mieczy kończy ten tydzień, czyli niedziela. Tutaj jakieś ważne rozmowy, ważne decyzje, ale takie podejmowane na chłodno. Rozważne przeanalizowanie jakichś kwestii, jakichś spraw, więc tutaj też postawienie po prostu właśnie, no być może jakiś wybór tutaj i postawienie po prostu na jakimś takim obiektywnym spojrzeniu na pewne sprawy, więc może wtrącenie też tutaj jakichś swoich 3 groszy, powiedzenie sobie czegoś, no podobne trochę karty. Z tym, że ta karta jest taka spokojniejsza, bo mówi o takich decyzjach, już o podejmowaniu jakiejś decyzji, no i w taki sposób właśnie przemyślany, tutaj może nie do końca. Natomiast tutaj przy Królowej Mieczy, no to właśnie takie przemyślane kwestie, przemyślane sprawy, oczywiście kwestie urzędowe, możecie na ten temat rozmawiać w niedzielę, możecie kogoś też doradzać w jakichś tu kwestiach właśnie urzędowych, takich oficjalnych. Być może chodzi o jakieś sprawy z urzędnikami również, więc no niedziela będzie takim właśnie dniem. Pozdrawiam, cześć.